Jednym z fundamentów marki jest tak zwany purpose, czyli powód istnienia, w takim niedoskonałym tłumaczeniu cel pozabiznesowy. Simon Sinek mówił start with why, czyli zacznij od dlaczego, zacznij od zadania sobie pytania, dlaczego istnieje twoja firma poza oczywistym faktem zarabiania pieniędzy. Oczywistym dlatego, że jeżeli jesteś przedsiębiorcą, otwierasz firmę, no to po to, aby ona zarabiała pieniądze, ale nie to jest najważniejsze. Dlaczego powód istnienia, dlaczego ten cel pozabiznesowy jest taki ważny? Przynajmniej z kilku powodów. Powiem ci o czterech, moim zdaniem, najważniejszych. Po pierwsze, ani klientów, ani twoich pracowników nie interesuje to, czy i ile zarabiasz pieniędzy. Po drugie, powód istnienia ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych. Jest swego rodzaju drogowskazem, który pozwala nam odpowiedzieć sobie na pytanie, w co się angażujemy, a w co niekoniecznie. Po trzecie, wyższy cel powoduje, że przyciągamy bardzo konkretnych klientów, czyli klientów, którzy wierzą w podobne rzeczy, mają podobne wartości. No i po czwarte, co również jest bardzo istotne, dotyczy pracowników, ale pracownik przecież też jest w pewnym sensie klientem, tylko że klientem wewnętrznym. No poza tym praca pracowników przekłada się bezpośrednio na to, jak postrzegana jest przez klientów firma. Więc po czwarte, powód istnienia bardzo pozytywnie wpływa na zaangażowanie pracowników, ponieważ lepiej rozumieją, po co robią to, co robią. Lepiej rozumieją, po co codziennie rano przychodzą do pracy. Dzięki temu głębszemu zrozumieniu pracownicy są nie tylko bardziej zaangażowani, ale też mają lepszą energię i lepiej pomagają, nie obsługują, lepiej pomagają klientom firmy. To, że cel pozabiznesowy, czyli purpose, ma znaczenie, wiadomo nie od dziś, ale stosunkowo od niedawna są również na to dowody będące. To, że cel pozabiznesowy, czyli wspomniany purpose, ma znaczenie, wiadomo nie od dziś. Teraz jednak są na to dowody. Globalne badanie wykazało, że konsumenci są 4 do 6 razy bardziej skłonni do kupowania, ochrony i wspierania firm zorientowanych na cel. Po angielsku to jest Purpose Driven Companies. Raport z badania Strength of Purpose przeprowadzonego i opublikowanego przez Zeno Group w 2020 roku jest pierwszym raportem, który bezpośrednio łączy siłę celu firmy z prawdopodobieństwem pozytywnej aktywności konsumenta wobec niej. Pozytywnej, czyli mam tu na myśli wspieranie, obronę, rekomendowanie firmy czy też jej produktów lub usług. Badania ankietowe, bo tak to zostało przeprowadzone, objęło 8 tysięcy osób z 8 rynków. Z takich rynków jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Chiny, Indie, Singapur czy Malezja, i w związku z tym badanie było prowadzone w 4 językach. Osoby badane oceniały 75 marek pod kątem siły celu, czyli właśnie strength of purpose. Jaki jest efekt tego badania? Gdy marka ma silny w ocenie badanych cel, to istnieje 4 razy większe prawdopodobieństwo zakupu od takiej firmy, 6 razy większe prawdopodobieństwo, że taki klient będzie pomagał marce w trudnych momentach, i 4,5 razy większe prawdopodobieństwo, że klienci będą rekomendowali taką markę rodzinie i znajomym. Globalnie 94% konsumentów stwierdziło, że ważne jest, aby firma, z którą się identyfikuje, miała silny cel, a 83% stwierdziło, że firmy powinny zarabiać tylko wtedy, gdy wywierają pozytywny wpływ. Jak te wyniki wyglądają w odniesieniu do przedstawicieli różnych pokoleń?
92% respondentów z pokolenia Z, 90% z pokolenia milenialsów, 81% konsumentów z generacji z pokolenia X, 77% z pokolenia baby boomers i 73% respondentów w wieku powyżej 74 roku stwierdziło, że działałoby na rzecz marki czy też firmy z silnym celem. Co więcej, 70% osób z pokolenia Z i milenialsów, czyli z tych grup, które dzisiaj mają największą siłę zakupową, uważa, że marka powinna mieć cel, w który oni osobiście wierzą. Więc cel firmy z celami czy z wartościami konsumenta musi rezonować. Badani przedstawiciele różnych pokoleń wyrazili również bardzo ważne uwagi dotyczące roli firm w społeczeństwie, wskazując, że marki w rzeczywistości muszą przedkładać cel nad zysk. Badanie wykazało także, że większość konsumentów, wyszło, że to jest 76%, podjęłaby działania przeciwko marce, a w języku angielskim jest to znane pod pojęciem cancel culture, w odpowiedzi na to, że marka robi coś, z czym się nie zgadzają. I działania te obejmują między innymi zaprzestanie kupowania od marki, przejście do konkurencji lub zniechęcanie innych do zakupu lub wspierania tej marki. No i w tym wypadku prym znowu jedzie pokolenie Z i pokolenie milenialsów, odpowiednio 88% i 85%. No cóż, firmy nie mają wyjścia, w zasadzie nigdy go nie miały, i muszą słuchać i respektować to, co mówią klienci.